Witam serdecznie w drugim rozdziale gry Cryostasis Sleep of Reason. Mamy już w swoich łapach łańcuch, dzięki któremu możemy tłuc przeciwników. Idziemy dalej. Na początek roztrzaskamy sobie te sople. O. Żeby gra mogła się nieco rozruszać, jak wcześniej mówiłem, gra jest zajebiście niezoptymalizowana. Tak, jak na razie jeszcze jesteśmy w początkowych etapach gry, więc gra nam przypomina o kwestiach podstawowych, jakim jest między innymi ogrzewanie naszego ciała. Dlatego korzystamy z okazji i grzejemy się przy tej dziwnej pochodni. Dobra, możemy iść dalej. Kolejny flashback. Jak nie trudno się domyślić, po nim będziemy mieć walkę z... Już obrywasz, koleś. I co? Na co ci to było? Tak, zawsze możemy się wrócić, jeśli jest tylko taka możliwość, do poprzedniego źródła ciepła i odnowić zasoby. Jeśli nie ciepła, to wytrzymałość, bo wytrzymałość bardzo szybko się przywraca podczas ogrzewania się. No to przed nami kolejna ciekawa rzecz, jaką jest zawór, który stanowi drugą broń. Mamy łańcuch, oto jest zawór. Uważamy na tą wodę, żeby do niej nie wejść. Zetknięcie z taką wodą jest śmiertelne. Ale możemy podejść do pochodni, żeby się ogrzać. Wypadł. Powiedziałem coś. No, dziękuję. Temperatura otoczenia jest niższa od temperatury naszego ciała, więc nie ogrzewamy się, ale jak widać rośnie nasza wytrzymałość. Dlatego korzystamy z tego. Walka z tym zombiakiem otworzyła przejście dalej, więc możemy iść. Wcześniej mówiłem, gra stosuje standardowe metody straszenia, więc takie wstrząsy są tutaj standardem. Nie wiem, czy kogoś to przestrasza. Tutaj czeka nas kolejna walka, kolejne starcie z niezadowolonym członkiem załogi. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Dziękuję. Dobranoc. Dobra, otworzyło się przejście tutaj. Ponownie uważamy na wodę, żeby do niej nie wejść. I idziemy dalej. O, widzę zwłoki. Co oznacza pierwsze spotkanie z Mentalecho w drugim rozdziale. Uważamy na wodę, wchodzimy na rury i wchodzimy w interakcję z tym ciałem. Tak. Tym, co musimy zrobić w tym flashbacku, jest doprowadzić ten ponton do jego celu. A tym celem jest miejsce, w którym znaleźliśmy zwłoki przed chwilą. Jak widać, pontonu tam nie było, czyli coś nie wyszło. Postaramy się to naprawić. Reflektor przy pontonie
jest, zgrywa się z naszymi ruchami, więc oświetla te miejsca, w które patrzymy. Możemy swobodnie poruszać się po całym pontonie. Pojawiły się pięści, możliwość walki, więc jak nie trudno się domyślić, flashback ten to nie będzie jedynie krótka przejażdżka na pontonie. Tego kolesia nie zwracamy jakoś szczególnej uwagi, bo on na razie nam nic nie robi. Lecz beczka nic nie zrobiła, ta beczka też nam nic nie zrobi. Koleś, masz problemy ze zgryzem. No. Okropne problemy. Wiesz co? Spróbuję ci pomóc. Nie wiem, czy to mu pomogło. W każdym razie mamy go z głowy na razie. Obserwujemy burty naszego pontonu, gdyż jak nie trudno się domyślić, będziemy mieć niespodziankę od strony dna. No właśnie. Dwa szybkie ciosy. Nie dajemy się trafić. Raz możemy się dać trafić, drugi raz będzie już niestety śmiertelny. Będzie się to wiązało z zakończeniem tego flashbacka i potrzebą go powtórzenia. Gdyż jak już powiedziałem na początku gry, flashbacki trzeba wykonywać w sposób idealny. O, a oto i znajome rury. Tak więc jesteśmy u celu. Naprawiliśmy przeszłość kolejnego nieszczęśnika. O, proszę bardzo. Jest ponton, którego wcześniej nie było. Jest kartka wiążąca się z opowieścią o ludziach z lasu. Danko was one of them, and he was young and handsome. Handsome people are always courageous. And he said to his comrades, stones are not to be removed by thinking. He who does not will come to naught. Why should we exhaust our energies thinking and brooding? Arise, let us go through the forest until we come out at the other end. After all, it must have an end. Everything has an end. Come, let us set forth. They looked at him and saw that he was the best man among them, for his eyes were aglow with life and strength. Lead us, they said, and he led them. Dobra. Kolejny fragment historii poznaliśmy. Tak więc możemy iść dalej. Z której strony się wchodzi, z tej. Okej. Gdzie jesteśmy? Już wiem, gdzie jesteśmy. Otwieramy to dziwne pokrętło. Blokadę drzwi, otwieramy drzwi. I wchodzimy do biura kapitana. Captain, a difficult stretch ahead. Should we go around? A difficult stretch, you say? We'll manage. We can't afford to lose a whole day. We might lose a lot more if it's as bad as it looks. My crew has been through a lot worse than that. And they can certainly manage that little patch of ice. But sir, isn't it better to avoid difficulties altogether if we can? Are you suggesting I shouldn't have faith in my crew? It's not about trust, sir. It's about common sense. And do you think it makes common sense to navigate the Arctic for 20 years in a row? Can't you see there is real danger up ahead? Are you losing your courage? Have you been testing your rod again? Don't you know it's not the rod, it's the dowser? Just go to your cabin. You'll be safe there. This is insane. Ta.
pojawiła się możliwość interakcji z lampką. I widać, że podskoczyła temperatura otoczenia, więc możemy się grzać. To niewiele, ale zawsze coś. Jak ucnąłem tutaj, bo czasami w niektórych miejscach zmiana położenia względem ciepłego obiektu sprawia, że możemy się nieco bardziej ogrzać. W tym wypadku jednak tak nie jest. Idziemy dalej. Co tu nas czeka? O, siema. Ten koleś chyba nie lubi światła. W każdym razie potłuk lampę w mojej zarąbistej furze. Jak cię znajdę, to zobaczysz. Otwieraj te drzwi. Drzwi w tej grze bardzo szybko się zamykają z powrotem, więc trzeba na to uważać. Jeśli nie chce mi kilkakrotnie otwierać tych samych drzwi, a nie o to chciło. No, głupi sople. Te drzwi, jak widać, nie mają klamki, więc nigdzie nas nie doprowadzą, ale tu mamy przycisk, który odpala generator. To jesteś ty? Ten koleś, który rozwalił mi lampę w mojej furze? Poczekaj, ogrzeję się i pójdę z tą pogadać. Jak widać, woda zaczyna spływać z generatora. Dziwne, że nie ma zwarcia przez to. Ale już przestała spływać. Idziemy porozmawiać z tym kolesiem, bo on chyba czegoś od nas chce. Speniał. Tak myślałem, nikt mi się nie oprze. No. Chcę wam coś pokazać, dlaczego tutaj stoję. Spójrzcie. Włączyliśmy generator, zrobiło się ciepło. O. I lód zaczyna się, cały lód dookoła zaczyna się roztapać. Jak widać, woda ścieka po ścianach, sople się roztopiły, pospadały. O, przed nami druga sekwencja z Mentaleco. Zanim wejdę w interakcję z zwłokami, powiem wam, o co chodzi w tym flashbacku. Koleś zginął w... O! Poglądając na jego zwłoki, widać, co jest grane. Trzyma w dłoniach jakiś metalowy przedmiot, który dziwnie przypomina te klamki w tych drzwiach. Nie trudno się domyślić, chciał otworzyć te drzwi, ale coś nie wyszło. Jeśli pójdziemy jego śladami i spróbujemy otworzyć te drzwi, w flashbacku oczywiście, to nam nie wyjdzie. Musimy się cofnąć zaraz po rozpoczęciu flashbacka w to miejsce. Zwinąć klamkę z tego miejsca i dołożyć ją, bo jednej brakuje jej. O tutaj. Jeśli to, wtedy możemy przekręcać wszystkie klamki. Jeśli to zrobimy, flashback zakończony i nie skończymy tak marnie. To co, koleś, gotowy? Postaramy się ci odmienić twoją przyszłość. Więc jak powiedziałem, zasuwamy po klamkę. Mamy klamkę. I przekręcamy wszystkie pozostałe. I gotowe. Kolej zniknął, drzwi się otworzyły. Kolejny nieszczęśnik na statku ratowany. Teraz idziemy tutaj. Tam u góry jest przejście, ale ono jest, nie wiem czy widać, ale ono jest zablokowane. Pali się czerwona lampka.
która nie pozwoli nam przejść. Musimy wejść tutaj. O, następna karteczka. A divining rod. A stick. It doesn't matter what kind, it's immaterial. What matters is you. You just need to tell yourself to find water. Send this thought to the rod, and that's it. It works best when you can wander around fields and forests by yourself, letting your senses take over. But when you're followed by a crowd, finding water can be difficult. For this reason, many expert dowsers search for water secretly, at odd hours, in order to get the privacy they need. Ciekawa anegdota na temat różdżki. Włączamy przycisk. Zapaliło się światło. O, tutaj. Możemy się znowu ogrzać. Cyk. I możemy iść dalej. Tu też się światło zapaliło. Pytanie, gdzie to światło się pali, skoro... A, tam. Nie. Która? Tam jest lampa, okej. Okay. Otwieramy te drzwi, blokada zginęła. I oto koniec rozdziału numer 2. Dzięki za oglądanie, zapraszam do rozdziału numer 3. Na razie, pa.